Witajcie, witajcie, kochani. Dzisiaj mamy piąteczek i jak na tą chwilę mamy bardzo ładną pogodę. Niewielkie zachmurzenie, przebija słoneczko. Ja nawet wkładam sobie okulary przeciwsłoneczne, bo w tej chwili akurat ogrzewa mnie. I to daje nam nadzieję, że w sobotę i w niedzielę też tak będzie, że te prognozy takie dramatyczne się nie sprawdzą, przynajmniej tutaj u nas na Mazowszu, a dlatego, że troszeczkę w sobotę będzie się działo i to też w plenerze, ale chcę wam troszeczkę poprzypominać, a kto nie słuchał, to niech posłucha, co będzie się działo w najbliższy weekend, czyli 14-15 września. Na samym początku chcę wam powiedzieć, że jest w tą sobotę wyjątkowa okazja, aby się pobawić tej legendarnej w Sycynie, dlatego że od Sycyny wszystko się zaczęło na tej gościnnej ziemi zwoleńskiej, bo tam w 2015 roku zaczęto reaktywować ludowe taneczne zabawy i tak systematycznie przez 9 lat odbywają się tam taneczne zabawy. I tak w najbliższą sobotę od godziny 18 do tańca zagra w Sycynie kapela Wesoły Kwartet. Kochani, na pewno znacie Kasię i Piotra Stawiarz. Oni zawsze jeżdżą na zabawy, pięknie się bawią, ale też są wspaniałymi ambasadorami właśnie roztańczonej Sycyny. I to właśnie oni was zapraszają, ale nie sami, z dziewczynami z Sycyny, bo to jest, można powiedzieć, cała grupa bardzo lubiących muzykę, lubiących taniec pań. Wspaniała atmosfera w Sycynie, bardzo ciepło was przyjmą. Zachęcam do wybrania się do Sycyny, dlatego że w Sycynie nie tak często odbywają się zabawy. Kochani, teraz te remizy, to można powiedzieć, że jak domy weselne, tam wszystko jest. Sala taneczna, kochani, piękna łazienka, no i oczywiście sala biesiadna. Także można się wspaniale wybawić. Kochani, kto nie był w Sycynie, to powiem tyle, że jest to Sycyna administracyjnie północna. Znajduje się w gminie Zwoleń i powiecie zwoleńskim przy trasie 79 na Sandomierz. Jeśli jedziemy od Kozienic, to będzie po lewej, w lewą stronę będzie drogowskaz na Sycynę Północną. Jadąc w kierunku Warszawy, to będzie oczywiście po prawej stronie drogowskaz na Sycynę Północną. Tam takie jest też i zadołowanie i zbiornik wodny. Trudno nie trafić. W połowie wsi jest ta słynna remiza. Kochani, druga impreza taneczna. Słusznie zostałem poprawiony, dlatego że to też nie moje strony. W miejscowości Rudniki, to jest koło Połańca, ale to także gmina Połaniec, a powiat Staszowski, od godziny 18 odbędzie się tam taneczna zabawa, na której zagra do tańca kapela od Połańca, którą serdecznie pozdrawiam. Kochani, bardzo ciekawa propozycja, dlatego że w województwie świętokrzyskim, jak to się mówi, mało się dzieje. Wspaniała inicjatywa. Kochani, a teraz przeniosę się do Zagłębia Oberkowego, czyli na zachodnią stronę Radomia do Taczowa, dlatego że tam w Taczowie, w gościńcu u Michała, od godziny 18 można powiedzieć, że zagra tradycyjnie już do tańca kapela Braci Urbańczyków. Jak bijacie nawigację, to oczywiście Taczów 2. Taczów to oczywiście gmina Zakrzew, a powiat radomski. Ten gościniec u Michała znajduje się w bliskim sąsiedztwie obwodnicy Radomia, czyli tak słynnej S7. Także tyle razy opowiadam, jak tam dojechać. Myślę, że już chyba nie powinno być problemu z dojazdem do Taczowa. Mają świetne połączenie. Kochani, ale to, co teraz wam chcę opowiadać, to prawdziwa perełka, wyjątkowa okazja, dlatego tak bardzo martwimy się o pogodę. Dlatego, że przy tyku szykuje się mega taneczne wydarzenie, dlatego że tam jest organizowane przez instytucje kultury samorządowe muzyczny jarmark tradycji. Kochani, to jest wyjątkowe wydarzenie, bardzo duże, zorganizowane na stadionie w Przytyku i tam do tańca zagrają, kochani, aż trzy kapele. Pierwsza to kapela Roland, druga to kapela Bursów, a kapela trzecia to Ronald Band. Kochani, to wszystko zacznie się od godziny 16 w Przytyku.
wspaniała tam impreza się szykuje i mam nadzieję, że będzie cieplutko, bo tutaj widzicie, ja teraz się naprawdę, można powiedzieć, że opalam, no nie ma aż tak źle. No właśnie, miejmy nadzieję, że taka pogoda utrzyma się do jutra, ale myślę, że to jest tak poważna impreza, tak duża, że organizatorzy są przygotowani na różne warianty. Kochani, jeśli te cztery imprezy, które wam zapowiedziałem, was nie zainteresują, albo nie będziecie mieli czasu pojechać, albo się pojedziecie i jeszcze będzie wam mało, to w niedzielę 15 września też będzie okazja, aby potańczyć. Na samym początku chcę wam poopowiadać o zabawie tanecznej, jaka odbędzie się w Muzeum Wsi Radomskiej. Kochani, tam jest takie miejsce pod dębami, scena pod dębami, tradycyjnie od wielu lat. Tam odbywają się wspaniałe, ludowe zabawy w takiej pięknej scenerii radomskiego skansenu. I tam, kochani, od godziny 16 zagrają do tańca dwie wspaniałe kapele. Pierwsza to kapela, to jest kapela Do Kapelusza, a druga kapela to kapela Piotra Bińkowskiego. Kochani, to jest wyjątkowa gratka dla mieszkańców Radomia, dlatego że tam można dojechać autobusem, ale przecież wokół skansenu radomskiego są duże parkingi i można też przyjechać samochodem, a wierzcie mi, że warto, dlatego że wyjątkowo piękne, urokliwe te zabawy ludowe skansenie się odbywają. Kochani, a teraz przeniesiemy się do gminy Potworów, do miejscowości Długie, dlatego że tam odbędzie się w najbliższą niedzielę, 15 września, wspaniała taneczna impreza. Teraz, o, jeszcze dalej słonko świeci. Taneczna impreza. I tam, kochani, od godziny 15 zagra do tańca kapela Tomasza Stachury. Kochani, jak byłem 15 sierpnia, to dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy o tym miejscu, które wam teraz opowiadam. Otóż w Długiem odbywały się taneczne zabawy. O nie, nie, dalej słonko świeci. Odbywały się taneczne zabawy jeszcze w czasach, kiedy one normalnie, jak to się mówi, funkcjonowały. I na przemian Potworów, Długie. Już wtedy myślano, żeby nie robić sobie konkurencji, żeby były jedna, ale za to duże. I kochani, dzięki wspaniałym paniom z KGW Papryczki, które podjęły się tego wspaniałego dzienia, wskrzeszenia tych ludowych, tanecznych tradycji, dlatego że też mają gdzie? Mają wspaniałą świetlicę i przy tej świetlicy też mają dużo, dużo miejsca. I właśnie przy tej świetlicy są ustawione dechy. Na tą chwilę, jak mam informację o Tomka Stachury, dechy zostały przykryte. Tomek to ma doświadczenie, wiecie, na tylu zabawach był. Co więcej, oni mają też swój namiot. I tak jak mi Tomek mówił, namiot zostanie już przykryty brezentem. Gdyby jakieś niespodzianki pogodowe, że zacząłby padać, no to, wiecie, przenosimy namiot na dechy i już są dechy zadaszone. Także wspaniała impreza. Co ja jeszcze chcę dodać, właśnie, żeby pochwalić panie z KGW Papryczki. One tam przygotowują, wierzcie mi, wyśmienity stół. Przynajmniej tak było 15 sierpnia. Oprócz kawy i herbaty było jeszcze ciasto, ale też były różne takie kulinarne przysmaki i ja wiedziałem, że wszyscy, którzy tam przyjechali, no byli bardzo zadowoleni, dlatego uważam, że warto wybrać się do miejscowości Długie. Przypominam, Długie to gmina Potworów i koło Potworowa, także nie problem to miejsce znaleźć. Kochani, bardzo fajny, bogaty weekend ciągle nam się szykuje. To już końcówka lata. Zachęcam do wybrania się właśnie na imprezy takie plenerowe, żeby sobie tak potańczyć jeszcze na świeżym powietrzu. A teraz chcę wam troszeczkę tak z wami może powspominać, jak to kiedyś było. Muszę wam powiedzieć, ja wspominam te czasy bardzo mile, kiedy jeszcze człowiek był kawalerem, a ja jeszcze należę do tego pokolenia, że kto się mówi, za mojej młodości, to te ludowe, oj, teraz troszeczkę słoneczko mi się schowało, to te ludowe zabawy jeszcze były.
Kochani, jak się kiedyś, można powiedzieć, ogłaszano, że jakaś ludowa, jak się człowiek dowiadywał, gdzie taka zabawa będzie. No powiem wam, że to był duży problem, dlatego że ja nie przyjeżdżałem co sobota, dlatego że ja też takie, można powiedzieć, już prowadziłem życie półmiejsko-wiejskie i też jeździłem w góry. Góry lubiłem, no to pokażę wam taką fajną fotkę. To jest z okolicy Makowa Podhalańskiego. Ono znowu słoneczko mi wychodzi, znowu świeci. Ale też jeździ na Mazury, nad morze, a mój jeden z ulubionych miasteczek to był oczywiście Kazimierz Dolny. Mam też jakieś fotki. Jak się dowiadywaliśmy o zabawach? No, jak jechałem do Olsztynu pociągiem w kierunku na Dęblin, no tośmy wszyscy mieli takie umówione miejsce, że to była ostatnia jednostka, ostatni wagon. I tam się spotykaliśmy. Zawsze jakiś ktoś z kolegów albo jakichś dziewczyn też jeszcze jechali. No i oni mieli informacje, gdzie są zabawy. I jak ja przyjeżdżałem do rodziców, no to do mnie przyjeżdżali, pytali się, gdzie są zabawy. Wtedy się umawialiśmy, bo zwykle się jeździło motorami jak większą grupką. Jak to się mówi, wtedy było troszeczkę bezpieczniej. Wiecie, jak to było kiedyś na wiejskich zabawach. Można było też się troszeczkę, jak to się mówi, z zadym było. No ale ja na szczęście jeździłem tam, gdzie, można powiedzieć, jakoś mi te zadymy omijały, także nie mam jakichś takich, powiedzmy, bardzo złych wspomnień. Także w tamtych czasach w ten sposób się powiadamialiśmy, gdzie są jakieś zabawy, gdzie można pojechać. Wtedy nie było internetu, nie było informacji, gdzie robią zabawy. A czasami te decyzje o zabawach też tak podejmowali ad hoc, że one odbywały się, wiecie, no też jakaś kapela miała wolne, nie grała gdzieś, no to już robią zabawę. No właśnie. Kochani, dzielcie się swoimi wspomnieniami w komentarzach, jeśli pamiętacie te tradycyjne zabawy. No ale oczywiście zachęcam do wybrania się na którąś z tych reaktywowanych zabaw, kiedy my, się mówi, druga młodość, kawalerka i panie też przeżywają i znów lubimy tańczyć, lubimy się bawić, bo nasze pokolenie lubiło się bawić. Mówię, powiem wam, że tam był wspaniały właśnie klimat fajnej zabawy. No, także zachęcam do wybrania się, a komu się nie uda z różnych możliwości, no to zachęcam do oglądania relacji. Także pozdrawiam i życzę miłego weekendu 14-15 września, już tam się lato kończy, pozdrawiam.